10 ciekawostek o dyscyplinach sportowych. Piłka nożna. Czwarte Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej z 1950 roku odbyły się w Brazylii. Był to pierwszy mundial od 12 lat, ponieważ w latach 42 i 46 Mistrzostw Świata nie organizowano z powodu II wojny światowej i jej konsekwencji. Kłopoty komunikacyjne i finansowe spowodowały, że do Brazylii nie wybrały się niektóre zespoły z tych, które zakwalifikowały się do turnieju. Szkocja, Turcja i Indie. W turnieju zadebiutowała reprezentacja Anglii. Te mistrzostwa były jedynymi w historii, w których nie rozgrywano finału. 29 czerwca 1950 roku w ramach grupy B rozegrano mecz USA kontra Anglia. Jak się domyślacie, faworytem tego spotkania była Anglia. Mimo to zwycięstwo odniosły Stany Zjednoczone, pokonując Brytyjczyków 1 do 0. W związku z problemami komunikacyjnymi wiele dzienników sądziło, że to literówka, i wydrukowano wynik jako 10 do 1 dla Anglii, a nie 0 do 1 dla USA. Tenis. Dyscyplina sportowa rozgrywana na korcie tenisowym, polegająca na przebijaniu rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole przeciwnika. Tenis należał do grona letnich dyscyplin olimpijskich w latach 1896-1924 i do ich programu powróci w 1988 roku. Najdłuższa odnotowana wymiana tenisowa w historii miała miejsce podczas meczu kobiet, w 1984 roku i trwała, uwaga, 29 minut. Piłka przechodziła w jej trakcie ponad siatką 643 razy. Dla porównania 22-letni Australijczyk Bernard Tomik przegrał cały mecz w 28 minut. Piłka nożna. Gattuso to włoski piłkarz występujący na pozycji defensywnego pomocnika, jedna z legend Milanu, w którym występował w latach 1999-2012, zdobywając m.in. dwukrotnie Ligę Mistrzów, Mistrzostwo Włoch, a w latach 2000-2010 reprezentant Włoch, Mistrz Świata z 2006 roku. Gattuso rozpoczął karierę w Perugi, z której przeniósł się w lipcu 1997 roku do szkockiego Rangers FC. Gatuzo szybko zdobył uznanie szkockich fanów. W dużej mierze dzięki nim nauczył się agresywnego stylu gry. Menadżer Rangersów Walter Smith przed jednym z meczów z Celticiem dzień w dzień prosił Włocha, aby podczas spotkania nie poniosły go emocji i żeby nie złapał żadnej kartki ani nie zrobił nic głupiego. Gatuzo nie posłuchał menadżera i zgarnął żółtą kartkę w 20 sekundzie. Nadomiar no złego w przerwie meczu tak się zdenerwował, że kopnął w drzwi szafki które następnie trafiły go w twarz rozcinając skórę nad okiem. Niewiele widzący Gatuzo poprosiło o zmianę. Futbol amerykański Kontaktowy sport drużynowy, w którym uczestniczą dwa 11-osobowe zespoły dążące do zdobycia większej liczby punktów. Jest to najpopularniejszy sport w Stanach Zjednoczonych i nie należy go utożsamiać czy porównywać z rugby, ponieważ różni się to kompletnie przepisami. W Polsce nie jest to sport popularny, choć coraz więcej osób zaczyna się nim interesować. Niewielu wie, że jednym z czołowych zawodników amerykańskiej ligi NFL jest Sebastian Janikowski. Młody Sebastian mieszkał w rodzinnym Wałbrzychu w Polsce i grał w piłkę nożną w juniorach Górnika Wałbrzych. W wieku 15 lat dostał nawet propozycję gry w reprezentacji Polski U17 w piłce nożnej. Kiedy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, zapoznał się z tamtejszymi futbolistami, ci potrzebowali w drużynie kopacza i poprosili kolegę piłkarza o pomoc, a ten nie mając zielonego pojęcia o futbolu zgodził się i okazało się, że jest świetny. Po szkole trafił do najlepszej futbolowej ligi świata NFL. Podczas dogrywki w meczu przeciwko New York Jets w 2008 roku zdobył 57-jardowego field gola, czym dał swojej drużynie zwycięstwo, a także ustanowił rekord ligi, jeśli chodzi o najdłuższe uderzenie w tej części gry. Już rok później ustanowił rekord życiowy trafiając z 61 yardów i ktoś interesuje futbolem, ten wie, że Janikowski jest naprawdę bardzo efektownym zawodnikiem, jeśli chodzi o kopaczy. tenis. Venus Williams to amerykańska tenisistka z wyciężyni siedmiu turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, zdobywczyni niekalendarzowego wielkiego szlema w grze podwójnej, podwójna mistrzyni olimpijska Sydney oraz mistrzyni olimpijska w grze podwójnej z Pekinu i Londynu. Karolina Woźniacka zaś to duńska tenisistka pochodzenia polskiego. Dlaczego o nich wspominam? Otóż siedmiokrotna triumfatorka wielkoszlemowych turniejów Venus Williams była numerem jeden w rankingu przez 17 tygodni. To o ponad rok Mniej niż Karolina Woźniacka, która nie wygrała ani jednego wielkiego szlema. Pływanie Michael Phelps to amerykański pływak. 23-krotny mistrz olimpijski, 26-krotny mistrz świata. Mistrz świata na krótkim basenie i wielokrotny rekordzista świata. Najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii nowożytnych igrzysk z dorobkiem 23 złotych medali. Łącznie medali Igrzysk Olimpijskich ma 28. Dzięki swoim osiągnięciom i dominacji jest uważany za najlepszego pływaka w historii tej dyscypliny. To właśnie statystyki są tutaj najciekawsze, ponieważ gdyby Michael Phelps ogłosił niepodległość, zajmowałby 35. miejsce na liście złotych medalistów wszechczasów, zanim znajdowałoby się 95 państw. Piłka nożna. Zastanawialiście się skąd się wzięła piłka nożna w Polsce i gdzie należy się doszukiwać korzeni polskiej piłki? Otóż w Liverpoolu piłkę nożną sprowadził do Polski prawdopodobnie Edward Cenar. Ton to zobaczył piłkarzy Evertonu. Liverpool, będąc w Wielkiej Brytanii, i tak zafascynował się tą dyscypliną, że postanowił spisać reguły tej gry w języku polskim. To nie koniec powiązań Evertonu z polską piłką. W 1907 roku dwaj młodzi członkowie Pogoni Lwów dowiedzieli się o niebiesko-czerwonych kolorach czołowego wówczas angielskiego klubu Evertonu. Chcąc wzorować się na najlepszych, Pogoń przyjęła właśnie takie barwy, dodając jednocześnie barwę białą. Piłka ręczna zespołowa dyscyplina sportu uprawiana na całym świecie zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, w której biorą udział dwie ekipy po siedmiu zawodników każda. Zastanawialiście się, czemu pływanie uprawiają pływacy, piłkę nożną piłkarze, koszykówkę koszykarze, a piłkę ręczną szczypiorniści? O co chodzi z tymi szczypiornistami? Otóż w Polsce sport zaczął być uprawiany w 1917 roku w szczypiornie przez oficerów legionów polskich internowanych po kryzysie przysięgowym i stąd właśnie nazwa szczypiorniak. Wersja najbardziej rozpowszechniona mówi, że legioniści nauczyli się grać od niemieckich wartowników. Wyścigi konne. Sport konny polegający na bezpośrednim współzawodnictwie dwóch lub więcej dosiadających koni jeźdźców na określonym dystansie. Forma wyścigów może znacząco się różnić w obrębie wielu czynników rasy koni dopuszczanych do gonitwy, rodzaju nawierzchni toru, czy pokonanego dystansu, czy chodu, w jakim podczas gonitwy winny poruszać się konie. Potrójna korona, czyli zwycięstwo tego samego pełnokrwistego konia we wszystkich trzech najważniejszych gonitwach sezonu, zdobyta została zaledwie trzy razy od 1949 roku w 1973, 1977 i 1978 i od tamtego czasu żaden koń nie zdołał zdobyć potrójnej korony. Koszykówka Michael Jeffrey Jordan, amerykański koszykarz występujący na pozycji rzucającego obrońcy sześciokrotny mistrz NBA, dwukrotny złoty medalista olimpijski. Absolutnie nie mogło być sytuacji, w której ten człowiek zostałby pominięty na tej liście. Lista jego osiągnięć i rekordów jest tak długa, że nawet nie będę tego wymieniać. Warto jednak wspomnieć o pewnym rekordzie z lat 90. Licząc od 1990 roku, Michael Jordan i jego Chicago Bulls przez 8 lat nie przegrali trzech spotkań z rzędu i jest to absolutny rekord. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje pozostałe kanały Światowa Historia oraz Ato Ciekawe. Trzymajcie się, cześć!